Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Cut & Crops. Dzisiaj po raz pierwszy żniwa na moich polach, już na, znaczy wypożyczonym sprzętem, ale na moje konto. Nie jest to żaden scenariusz, ani nie wiem, certyfikat, czy coś takiego, czy samouczek, po prostu już będziemy robili, będziemy pracowali na własnym polu. Od tego momentu, kiedy był ostatni odcinek, chyba 3 tygodnie minęły, czerwiec był bardzo deszczowy, powiem wam, że bardzo deszczowy. Tutaj przyjechałem pokazać wam, jak się siano tutaj robi. Robi się już dosyć długo. Teoretycznie dzisiaj miałem zbierać te siano, ale rano deszcz padał. No i nie jest fajnie, szczerze mówiąc. Nie jest fajnie. Jest nawet tego typu sytuacja, że przewróciłem to... Chyba źle to zrobiłem, że przewróciłem tutaj te siano. Teraz znowu musiałbym przewracać. Ale nie, dzisiaj, jutro będzie deszcz padał, tak więc zboże jest już gotowe do wymucenia. A się zastanawiałem, czy jak siano mi się nie zrobi, czy ja mogę z niego robić jeszcze kiszonkę. Bo to już 3 dni tak leży, ale to no popada za chwilę, jutro też będzie padało. Zobaczcie, dzisiaj z rana padało, no i o 16 pada. Później tak, jutro ma padać, znowu ma padać, tutaj ma padać, dzień w dzień ma padać tutaj. Tak więc, a zboże już jest gotowe do wymucenia, tak więc naprawdę ciężko jest to teraz zrobić jakoś sensownie te sianokosy. No ewentualnie tutaj można by zrobić, no nie wiem. Nie zawsze pada, jak gdyby, bo to niekoniecznie, może nie na całej części mapy, może to w jakiejś części mapy tylko pada ten deszcz, no nie wiem. W każdym razie jest dosyć deszczowo. Zaraz zobaczymy, jak dalej wygląda. Nie, no tutaj lipiec trochę lepiej wygląda. Ale generalnie... O, tutaj już sierpień nieźle wygląda, no. To rzeczywiście. Patrzcie. Za wcześnie posiałem chyba ten jęczmień. On za wcześnie dojrzał. Ja nie brałem tego pod uwagę, że później może być taka problematyczna pogoda. Dzisiaj jest do 16... Teoretycznie mogę skosić, tak więc lecimy sobie z tym, bo no nie wiem, jak co będzie z tym sianem. Nie wiem, chyba to zbiorę, nie wiem, być może z tego da się zrobić kiszonkę, bo w takim przypadku bardzo ciężko będzie to zrobić siano, praktycznie niemożliwe. Problem jest też tego typu, że ja nie mam już paszy dla bydlątek i czekajcie, nie w tą stronę wsiadł. I to może być trochę słabawe, no zobaczymy. No to ja mówiłem, wczoraj myślałem, że dzisiaj zrobię te sianokosy, bo już ładnie tam spadło ta wilgotność, no ale nie, zobaczymy. Dobra, lecę sobie teraz do sklepu, w sumie jadę do sklepu, ponieważ muszę wynająć sprzęt do mucenia i będę, dzisiaj wynajmę też człowieka, będę jeździł z pomocnikiem, żeby to szybciej ogarnąć, początkowo myślałem, że sam to zrobię. Ale no dobra, do 16, no teoretycznie nie jest dużo czasu, jest dużo czasu, bo 5 godzin, no ale 5 hektarów do wymucenia, tak więc, o kurczę, królik biegnie, tak więc lecimy sobie tak, od razu, a w sumie jest zaznaczone, dobrze, ja to zaznaczyłem, polecę sobie i wypożyczę sprzęt, który będę dzisiaj używał, na pewno kombajn. To pierwszy motyw. Header, nie wiem jeszcze jaki, wypożyczę go na 3 godziny. Ufam, że w 3 godziny zrobimy to. Wypożyczę sobie kombajn na 3 godziny, ale większy header dam. Dobra, wypożycz. I header, z tego co mi się wydaje, można tutaj będzie wypożyczyć 9-metrowy? 9-metrowy. O kurczę. O, coś mi ścięło grę. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać. Autentycznie mi się ugrę. A, ruszyło. Nie, może coś tam zapisywało, bo jest, włączyłem też auto. Czy jest włączony autozapis? No nie wiem. W każdym razie coś przycięło grę. Dobra, pyk. I tutaj wersję 9-metrową sobie wypożyczę. Też na 3 godziny i wózek, i przyczepę, i to wszystko. Dobra, wypożycz. I... ten wózek do ciągnięcia tego headeru, bo nie dojadę tam, nie dojadę, może jeszcze z tym małym headerem to jeszcze tak, może by się jakoś udało, ale z tym 9-metrowym to nie dojadę tam, są znaki często poustawiane i gdzie jest ten wózek,
Gdzie on jest? On gdzieś jest u góry. Ja cię, dobra, jest tutaj ten wózek. I to jest chyba na duży model. Dobra, i to jest na mały i średni, podejrzewam. Tak, dokładnie. Na 3 godziny wszystko pożyczamy. Pyk. I wypożyczę sobie... O, też znowu. Już tak przycina. Pożyczenie, nie wiem, o co chodzi. I jeszcze przyczepę sobie wypożyczę. Dobra, tego jest kina. Też na 3 godziny. Mam nadzieję, że w te 3 godziny ogarnę cały temat. Jeszcze... No, nie wiem... Trochę się zastanawiam, czy jeszcze by nie przerzucić, przetrząsnąć dzisiaj też tego siana. Może. Bo niekoniecznie, że będzie deszcz padał jednak o tej 16, czy tam, nie wiem, nie wiadomo której. Dobra, elegancko jest. Aha, jeszcze będę musiał pracownika teraz wynająć. Zatrudnię, zobaczcie, pracowniczkę mogę, pracownika. Dobra, ten pan jest jakiś tam mały ogarnięty i go, nie będę zatrudniał, tylko najmę go, powiedzmy, na 5 godzin. Może jeszcze do siana się nada. Najmę go na 5 godzin w sumie. Ciekawe, czy tu można przedłużać. Na 5 godzin, dobra. Najmę go, będzie jeszcze ewentualnie przetrząsywał. Dobra, i ustalamy sobie teraz zadania. Pracownik będzie kosił. Tak, on będzie kosił, natomiast ja będę odwoził. Tak sobie to wymyśliłem. Dobra, i teraz tak. Zbieranie. Teraz tak, kierowca, kierowcą będzie mój pracownik, wybierz dla niego pojazd, będziemy musieli tu szybko ogarnąć, tutaj implementacja z przodu, wózek też, czy ma wózek? Ma, dobra, elegancko. I teraz tak, zapisz, pole numer 2 będziemy, nie, pole numer 3, sorry, tam jest jęczmień, brak implementacji do transportu, aha, już wiem, o co chodzi. Tylko tak, jeszcze tutaj zrobimy to. Południowy wschód. Zbiór na pokos, żeby była słoma potrzebna. Poprzeczniaki przed torami. Dobra, poprzeczniaki najpierw. Dobra, okej. Okay. Bo tak to będzie wygniatał. I to chyba wszystko. Cel po zbiorze. Nie wiem, czy to trzeba będzie jakoś... A, dobra, to na gospodarstwo. Sobie jedzie. Stacja do rozładunku to będzie gospodarstwo, miejsce do rozładunku, ale to będę robił ja, jak gdyby. Chociaż poczekajcie, czy tutaj nie ma jakiegoś ciągnika zaznaczone? Coś takiego? Albo w ogóle nie wybierajmy tego nic, zobaczymy. Dobra, zostawimy to. Na razie jest tak. I musi być... Jak to będzie teraz? Aha, drugi kierowca to ustawię jako siebie. Chyba to tak działa. Nie wiem. Kombinujemy troszkę. Ja będę jeździł i teraz tak, hak, przyczepa, wybierz i zapisz. Brak stacji, dobra, jeszcze brak stacji, czyli to, tak? O, dobra, chyba wszystko działa, bo zobaczcie, nie mam żadnych błędów i czyli tak to będzie wyglądało. No i zapisujemy i od razu leci, nie gotowe, zbieranie, aha, dobra. Zaraz zobaczę. O kurczę! Aha! Czekajcie, N. Zobaczcie, on ma już od razu... Ale kurczę, rozwaliłem ciągnik. Od razu jest kombajn tutaj zrobiony. Ciekawe. Ciekawe, czy ja mogę się teleportnąć do kombajnu. Fajnie. Zobaczcie, normalnie jestem teraz w kombajnie. Znajdź traktor. Aha, to są rzeczy, które ja muszę zrobić. Ale tutaj normalnie wskoczyłem do kabiny, jak gdyby jadę teraz z pracownikiem, nie? Na pole numer 2. Dobra, to w sumie zobaczymy sobie, jak tutaj ten pracownik będzie to ogarniał. Ja w każdym momencie mogę przejąć tutaj kierowanie. Pyk, zobaczcie, mogę sobie teraz... ale puszczam kierownicę i teraz jak gdyby mój pracownik przejmuje. Czyli to tak działa w trybie automatycznym. Ale też mógłbym tutaj sobie włączać... Cały czas mogę ingerować, jak gdyby. Dlatego zdecydowałem się, że wolę być jednak kierowcą, że będę odwoził, bo jak będę sobie stał, to będę wchodził do kombajnu i będę sobie jeździł tym kombajnem, nie? Tak więc będzie fajnie. Mam nadzieję, że to będzie fajnie. Dobra, lecimy na pole numer 2. Zaraz wam pokażę, jak wygląda pole numer 2. Szczerze mówiąc, te pole, one, mi się wydaje, że było gotowe już... nie tyle, że mi się wydaje. Wiem, to na bank... One było już prawie tydzień temu, w
było już częściowo dojrzałe, ale przez cały tydzień musiałem czekać, aż ono się wyrówna. Tak, teraz już, teraz jest, zobaczcie, BBCH 90. I te BBCH 90, one już jest od jakiegoś czasu, ale to jest średnia wartość i to chyba maksymalna wartość jest. Tak więc niestety nie na całości tego pola było to pole dojrzałe, te zboże było dojrzałe i nie mogłem jak gdyby mucić. Znaczy mogłem wymucić, ale tylko częściowo, bo tam gdzie jest zielone zboże, no to wiadomo, że nie wymucę. Tak więc nie robiłem czegoś takiego. No i trochę musiałem jednak poczekać, no tydzień, żeby mi się wyrównać. Zresztą, żeby mi się to wyrównało. Zresztą dzisiaj byłem też na tym polu i nadal w kilku miejscach są takie małe planki, które są dalej, tam jest dalej zboże zielone. I najprawdopodobniej w tych miejscach nie było w ogóle nawożone, i bo nawożenie, oprócz tego, że ma wpływ na plonowanie, chociaż z tym to nie wiem, kiedyś miałem taki eksperyment, i to tak dziwnie wyszło z tym nawożeniem. Natomiast na pewno ma duży wpływ na to, jak... Dobra, tutaj przyspieszę, ja sobie będę prowadził. Jak szybko rośnie też. Jaki jest szybki wzrost. To na pewno ma, na bank. Tutaj kukurydzę można już niedługo będzie robić na kiszonkę. Chyba będę ją od razu woził do silosów. Z racji tego, że mam... kiszonkę z trawy na gospodarstwie, to raz, a z drugiej strony, tak jak właśnie pokazywałem wam, może będzie taka sytuacja, że kurczę, tylko że ja już nie mam jedzenia dla krów. Może będzie tak ciekawe, jakbym zebrał to, co mam teraz i dał im to jeść. Znaczy, mam jeszcze drugą łąkę, którą nie skosiłem i być może będę tak właśnie, że skoszę ją i będę karmił krowy, bo jeszcze tam ta kiszonka, którą mam z pierwszego pokosu, to jeszcze nie jest zakiszona, tam zostało chyba 25 dni, jeszcze będę musiał czekać, czy coś takiego. No, tak więc, no jest taka sytuacja, jaka jest. No, są trudności. Przedtem narzekałem, że ta pogoda tak nie za bardzo, a teraz narzekam, że pogoda za bardzo. I właśnie w następnym roku, jak będę siał, najpierw muszę przejrzeć sobie tą pogodę i żeby jak gdyby w odpowiednim czasie... Dobra, puściłem tutaj, zobaczymy, jak ten pracownik leci. A, on będzie jechał tam na drugi koniec. Właśnie to jest moje pole, jęczmień. Nie wiem, czy tutaj jest. Powinny być jeszcze te kawałki. Nie, to z drugiej strony chyba pola. Że normalnie są jeszcze... są takie malutkie kawałeczki, gdzie jest zielone. To chyba z drugiej strony. O, widać tutaj na rogu. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj taki kawalątek nie został chyba nawieziony. No i poproszę. Poproszę. Zboże dalej nie jest gotowe do mucenia i nie da się go wymucić tego, bo jest zielone i tyle, nie? Dobra, on tu sobie wjeżdża. To wszystko jest teraz w trybie automatycznym. To za mnie robi pracownik. I on tutaj wszystko ładnie rozkłada. Elegancko. Zobaczymy, jak to poleci. No i muci sobie. Ja siedzę, owszem. Ale to robi wszystko pracownik. No i na słomę robi. Dobra, chciałem zobaczyć, czy to rzeczywiście dobrze działa. W tym sensie, dobra, zobaczcie. Wyszedłem sobie, on sobie jedzie. Dobra, ja teraz tabem przeskakuję do ciągnika. I teraz muszę dołączyć maszynę. Widzicie? Czyli to tak działa. Czyli ja jestem jak gdyby pracownikiem swoim. Znaczy, ja mam swobodę. Mogę tutaj robić. O kurczę, zobaczcie, wózek został. Chyba dwa wypożyczyłem. Ja cię kręcę. Może być taka sytuacja, że dwa, bo tam coś mi jak gdyby przycięło tą grę, coś takiego przy tym wózku, jak wypożyczałem. Mogła być taka sytuacja. Ciekawe. O kurczę! Znowu uszkodziłem ten ciągnik. Aj! Z tymi hamulcami. Mam trochę za słabe hamulce, powiem wam. To musiał je jako trochę podciągnąć. Dobra. Po tej aktualizacji fajną opcję też dodali. Mogę, jak ktoś ma... na przykład można bardzo płynnie w menu regulować sprężynę. Ja akurat lubię jeździć bez sprężyny, chociaż powiem wam, że jak używam FGS, tu jest taki system, ten FGS do jeżdżenia tam po polu, tam równoległego, i on jest taki dosyć ciekawy w tym sensie, że jeżeli chyba, już nie do końca pamiętam, tam jak wciskacie O, no to automatycznie przejmuje jak gdyby kierowanie. Czekajcie, tędy.
automatycznie jak gdyby przejmuje kierowanie, ale nie do końca jest to prawdą, ponieważ jeżeli kierownica jest bez odbijania, nie ma funkcji odbijania, powiedzmy sprężyna jest na zero, to wtedy kierownica wam nie odbija. Jeżeli kierownicę ustawicie na przykład 15, chyba tam jest limit 15 stopni od zera, czyli minus 15 plus 15, to wtedy nie można włączyć tego autopilota, jak gdyby. Trzeba pamiętać o tym, nie? To wtedy ja wolę sobie, bo właśnie robiłem coś takiego przy tutaj przetrząsaniu, no i teraz o wiele fajnie się przetrząsa. Ta śruba rzymska jest lepiej dociągnięta. Lepiej po prostu i pewnie teraz będzie zgrabianie lepiej to działało. Po prostu lepiej to jest, lepiej się do pola, jak gdyby do powierzchni pola urządzenie z tyłu ciągnięte dostosowuje. To jest o wiele lepiej, nie? Zrobione. Ale generalnie właśnie teraz wczoraj przetrząsywałem. Już nie pamiętam, czy dzisiaj, bo to teraz sobie zrobiłem, przygotowałem safe, już nie pamiętam, czy to było dzisiaj po tym deszczu przetrząsywane? Nie wiem. Chyba tak, bo na dole jest teraz takie... A, dobra, nieważne. W każdym razie wtedy właśnie się zorientowałem, że chyba ten nowy update coś takiego zrobił. I to mi się fajnie wtedy spodobało. Ja wtedy sobie włączyłem tą sprężynę, bo tak to najczęściej nie mam odbijania włączonego. Tak jestem, ja tak wolę po prostu jeździć sobie, ale przy stosowaniu systemu FGS wygodniej mi jest wtedy stosować to, bo wtedy odbija tą kierownicę i ja nie muszę jeszcze o jednej dodatkowej rzeczy pamiętać, a tutaj tych rzeczy jest dosyć dużo do pamiętania. Szczerze mówiąc, trochę bałem się nawet kombajnem dzisiaj jeździć, bo w tym kombajnie naprawdę dużo rzeczy trzeba ogarnąć i tak naprawdę na tych scenariuszach, które robiłem, czy też na tych certyfikatach, tam wciskasz X i niby wszystko się automatycznie dostosowuje. Nie do końca tak jest. Tutaj trzeba dużo, bardzo dużo rzeczy pamiętać. Dlatego w sumie, tak sobie mówię, niech pracownik pojeździ, ja sobie tutaj będę czekał. O właśnie, bo teraz dojechałem na pole i po prostu wyskoczył mi monitor, żebym czekał. I co? No teraz sobie wskoczę, dobra, zatrzymam, włączę tutaj ten i przeskoczę na kombajn. No i zobaczymy, ile tych zbiorników mają. 3000. No i w sumie dosyć ciekawie będzie tutaj mucenie. 3000 już litrów ma. Jak to wygląda? Zobaczcie, widzicie? To o czym, o kurczę, włączyłem ten. Wyłączyłem rurę. Przez przypadek wcisnąłem nie to, co potrzeba i rura. Całe szczęście, tutaj trzeba włączyć możliwość wysypywania. I można wysypać na ziemię. Autentycznie, wysypiecie na ziemię i nie macie tego zboża i tyle, koniec, nie? Tutaj tak trochę słabawo, pod sam koniec podejrzewam, że sobie te mijaki to sam zrobię, nie? Też dziwna sytuacja, powinno być trochę mokro, z racji tego, że dzisiaj deszcz padał. Też się bałem troszeczkę jeździć po mokrym polu. Niestety zboże tutaj nie ma czegoś takiego, że jest wilgotność zboża i że na przykład kombajn nie może mucić. Znaczy jest chyba wilgotność, taka cecha jak taka. Zaraz sprawdzę. Na polu. To jest to, tak? Ale to musiałbym chyba nie jest update'owane. Tu jest teraz chyba, tak? Niska wilgotność. Dobra, jest napisane niska wilgotność. Temperatura powietrza, obsiane. Wilgotność powierzchni. To nie wiem. To jest niska wilgotność tutaj. O to chodzi, ale to jest chyba gleby. Niekoniecznie tutaj nie ma coś, nie ma czegoś takiego. Nie, to chociaż tutaj są warunki gruntowe. Tyle tylko, że zobaczcie, tutaj coś to nie działa. Muszę to sprawdzić, czy po deszczu... Nie, po deszczu powinno się tutaj właśnie ten współczynnik podnosić. Tak, dlatego jest 270 litrów na metr. Tak, tak. Bo tak to jak nie ma deszczu, to w ogóle tutaj nie ma. Czyli to chyba jest po prostu po tym deszczu. Ale tego, bo po prostu przekręciłem 3 tygodnie i szkoda, bo mogłem zaobserwować kilka więcej rzeczy. Szczerze mówiąc, jak z nawożeniem jest całkiem nieźle na 12, ale tutaj będzie, no tutaj potas bardzo już niski jest. Przy czym, tak jak mówię, ja tutaj z tego pola będę robił kiszonkę, więc jest ok. Jeżeli chodzi o trawę,
To tutaj 17 jeszcze jest do skoszenia. BBCH, zobaczcie, 80, czyli w sumie ok, mógłbym sobie tutaj kosić. Czyli drugie, moje drugie nawożenie wyszło o wiele, wiele lepiej niż te pierwsze, bo już jest jak gdyby maksymalny prawie poziom osiągnięty. Przy trawie, no to już jest spokojnie, mogłem już skosić tą trawę, ale dla takich swoich celów chciałem zobaczyć, jak maksymalnie będzie wyglądało, bo tutaj widzicie, BBCH jest 88, ale to już jest na tej łące skoszonej jakiś czas temu. Przy czym to jest średnia wartość części, nie było w ogóle tam, jak gdyby, jakby to powiedzieć, nic nie wyrosła trawa na części z racji tego, że na części pola też nie zebrałem tej trawy i dlatego tam nic nie wyrosło. Dobra, jadę sobie podjechać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy jak podjadę, to się... Bo on ma rurę już otworzoną, widzę, ale czy będzie automatycznie wysypywał? Dużo jest pytań, jak to będzie działało. I tak sobie myślałem, nie, dzisiaj się trochę boję. Jeszcze też myślałem, że tutaj będzie mokro na tym polu. Autentycznie myślałem, że tu będzie można się zakopać tym kombajnem. Mówię, nie. Kurczę, jeszcze się zakopię tym kombajnem, no ale dzisiaj zdecydowałem się, bo jutro to w ogóle nie wiem czy, bo te pole jednak jest duże, to jest 5 hektarów, tak więc sam czas mucenia zajmie trochę czasu, a jutro będą nieciekawe warunki, praktycznie co 2 godziny może padać, tak więc za wcześnie zasiałem, wyobraźcie sobie, za wcześnie zasiałem, jak widzieliście z sierpień jest o wiele lepszy pod tym względem. No tak naprawdę, no zobaczcie tutaj, na zielono jest, po prostu zielono. Tutaj ten kawałek, nie, co przejechałem. Dobra, zobaczymy, czy jak podjadę, to będzie automatycznie wysypywał? Śledź kombajn, dobra, śledzę kombajn, dostałem informację, żebym śledził kombajn. Ciekawe, czy jak podjadę sobie, czy on zacznie wysypywać. O, skraszowało, o nie, sypie. Dobra, elegancko. Myślałem, że skraszowało, nie? Bo słyszałem, ludzie troszeczkę, niektórzy narzekają, że właśnie jeżeli działacie, pracujecie z pracownikiem, to może wam nawet grę wywalić. Ale to były stare wpisy na forum, tak więc mam nadzieję, że to już zostało usunięte, te błędy. Chociaż jak widzicie, było takie przycięcie mocne. No, ale całe szczęście udało mi się. Ciekawe, czy on... zobaczymy, czy... On włączył teraz kogut. Czy on będzie... po prostu dawał mi te sygnały? Kiedy będzie już prawie pełny? Dobra, czekaj. Teraz zobaczę, czy będzie sypał. Kurczę, sypie. Nie, ale wyłączył. Dobra, to i lepszej. Wiecie, bo to w systemie, w trybie automatycznym, to on nie wysypuje chyba na ziemię. Takie mam wrażenie, bo tak to normalnie można wysypać na ziemię. Więc się bałem troszeczkę, że z kombajnem autentycznie mogę sobie nie poradzić. Zdecydowałem się, żeby jednak to pracownik ogarnął. No i powiem wam, że całkiem nieźle. Tutaj pracownik jest przekozak. Mam nadzieję, że sobie też poradzę z ustawianiem tych opcji. Chociaż z drugiej strony, jak gdyby tego crossplaya tutaj tego, jakby to powiedzieć. Bo to jest naprawdę, widzicie, to jest to zaawansowane. On sobie pojechał ze sklepu, przyjechał na pole, cyk, pojechał, rozłożył się, teoretycznie, wiadomo, to jest wszystko jak gdyby w locie, dlatego, a może, zobaczcie, nie ma tutaj tej, mi się wydaje, że ten wózek to nie jest wypożyczony podwójnie. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Ale gdzie to jest? Flota? Nie, jest jeden wózek. Aha, czyli podejrzewam, że to jest tak zrobione, że ten wózek cały czas pod sklepem jest tak naprawdę. Nie, czyli tam w miejscu, gdzie on jak gdyby rozpoczyna. Tylko jest animacja, że on ciągnie ze sobą ten wózek. Tak to jest zrobione. No w sumie okej, w sumie w porządku, nie? Ale się wystraszyłem, że tam ten wózek został, nie? To by było niefajne. Do 13.46 mam nadzieję, że to ogarniemy. Powinniśmy ogarnąć. Po tym update'cie też jest fajna rzecz. To też sobie chyba wczoraj, znaczy jak dzień przed, jak przygotowałem sobie save tutaj do nagrywania. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Chyba, nie wiem.
chyba nie będziecie tego mogli zobaczyć. Ale na wyświetlaczu się pokazują te wszystkie dane tego ciągnika teraz, nie? Czas, jaki pracuje i mileage. Tylko, że musiałbym... Nie wiem, dlaczego nie mogę przybliżać. Jak to było? Ze shiftem się przybliżało? Czy z kontrolem? Już nie pamiętam z czym. Nie mogę się przybliżyć? Nie, tak tylko mogę dojechać. A, widzicie. Nie wiem. W każdym razie teraz mamy możliwość właśnie obserwowania tych danych, które mamy bezpośrednio w ciągniku. To jest wizualizowane już w kabinie na odpowiednio, tak więc tutaj musiałem przyznać 70, kurczę, procent. Aha, no i jeszcze jedną rzecz, zdecydowałem się, że ceny sobie zrobię nierealistyczne, tylko jakieś tam, wiecie, bardziej wyluzowane, bo jak zobaczyłem, jakie tutaj są ceny za uprawy, no to mówię, kurczę, ja się tutaj nigdy nie dorobię kombajnu, autentycznie. No i wymiękłem, za trudna jest ta dla mnie gra, po prostu poddaję się troszeczkę, chociaż no, gdybym sam grał jak gdyby dla siebie, to można by to dorobić, ale wiecie, ja tu jeszcze na YouTube to wrzucam, tak więc nie gram za dużo poza odcinkami, tyle tylko jak trzeba coś zrobić, tak jak teraz skosiłem trawę, przetrząsnąłem i tak dalej, tam ze dwa albo trzy razy nawet przetrząsnąłem. Niemniej jednak też nie wrzucam na kanał zbyt często tej serii, tak więc powoli się rozwijam. No to są moje pierwsze żniwa tutaj, a ta nowa seria tu już ze 4 miesiące trwa, albo więcej. No wiadomo, teraz będzie szybciej to szło i zdecydowałem się, że jednak zmienię sobie poziom tych cen, bo te ceny realistyczne, bo ja miałem na początek tak ambitnie realistyczne ten poziom cen, jak zobaczyłem, jakie są realistyczne, takie wiecie, w euro wyrażone, takie jakie są, nie? Ja mówię, nie, no to troszeczkę za niskie są te ceny. A tak to będę mógł więcej zarobić, będę miał własny sprzęt, będzie mnie stać na inne, więcej pól i tak dalej, to wtedy będzie fajniej po prostu, nie? Bo to właśnie chodzi o to, żeby było fajnie, nie? A nie żeby się... Ta gra i tak niesamowicie batorzy mnie. Powiem wam, że mam naprawdę duży respekt do tej gry teraz już, kiedy już zaczyna się tutaj walka o każdy kłos. No tak jak mówię, no trochę się boję wejść do tego kombajnu, bo mam wrażenie, że pod presją czasu, to podejrzewam, że mógłbym nawet nie wymucić tego kawałka sam. Tak szybko, jak to zrobi pracownik, nie? A tu chodzi mi o to, żeby to było zrobione w miarę szybko. Mogłem wynająć może większy header? Może. Może spróbuję następny raz, następne żniwa to będą na większym headerze robione. Dobra, ja sobie tutaj teraz poczekam. Zobaczcie, on już otworzył rurę, bo się zbliżyłem, ale jest napisany cały czas czekaj, a więc spokojnie, wsiądę sobie do kabiny i pojeżdżę trochę tym kombajnem. Dlaczegoż by nie? Jak mi pozwoli wsiąść. Dobra, jesteśmy w środku. Tutaj kamerę sobie odpaliłem. Siewnik, zobaczymy siew, jak to będzie wyglądane, jak będziemy manualnie sobie z kabiny ustawiali wszystkie parametry na konsoli do siewnika. No to aż kurczę. No i tutaj ozimina będzie. W tym roku będzie tutaj siane jeszcze. Będzie ozimina. Zobaczymy, jak ozimina wyjdzie. Zobaczymy. Dobra, tutaj zrobię cięcie, bo tak jak mówię, tutaj trochę czasu minie. Skoczył mi monit, żebym podjechał. Poczekajcie, chyba włączę już sobie napęd, bo ciężko już ruszyć, trochę jednak na pace mam. Tutaj zobaczcie, nie skosił do końca ten pracownik, bo on jeździ pod takim lekkim kątem i tutaj jest rzeczywiście na samym końcu, będę musiał tutaj poprawić troszeczkę, w sumie nie jest źle. Dobra, i też się zastanawiałem, jak to będzie, a nie, on chyba zorientował się, że podjeżdżam. Jak to byłoby, gdyby był pełny i jednak rura byłaby od strony zboża. Czy by jakoś się wciął? Czy by cofnął? No nie wiem. Zaraz zobaczymy. Dobra. On chyba tutaj... Powiem wam, że próbowałem... czekajcie. Ręczne zaciągnę. Robiłem taki trik, że bo to już jest trzeci raz uzupełnia się, że miał pełny zbiornik. Podjechałem. Wysypałem troszeczkę. Usypałem z kombajnu i odjechałem ciągnikiem i kombajn dalej stał. Musiałem aż opróżnić kombajn i on dopiero wtedy ruszył.
jedź na stację, zobaczcie. Tutaj fajnie to wszystko tłumaczy wam, co trzeba robić. No w sumie tutaj jeszcze dodatkowo macie trasę zrobioną. To nawet fajny, dosyć ciekawy sposób tutaj tak to jest zrobione. Jedź na stację, gospodarstwo, miejsce rozładunku i tyle. Musisz każde te punkty zdobyć i na mapkę sobie patrzysz, nawet jak nie znasz swojego gospodarstwa, to wszystko tutaj jest pokazane, nie? Ale ciężko mu już idzie, ciągnikowi. A mam napęd już włączony. Dobra. Ile tutaj jest? 18 tysięcy. Fajnie będzie, bo znam dokładnie powierzchnię tego pola i będę dokładnie wiedział, ile... Kurczę, będzie mnie popchnie mnie? Dobra, hamuj. Powolutku. Właśnie, bo tutaj samochody jeżdżą. Nie chcę tutaj wskoczyć i być potrącony mocno. Dobra, można pocisnąć. Zobaczymy też, jakie plony są. Z tego, co się dowiadywałem, plony mogą tu być takie realne plony. Nie jakieś takie szczapy od czapki takie, że nie wiadomo, ile tam wysypie tam. Będziecie, te plony będą niesamowicie jakieś kosmiczne. Nie. I tutaj mi się wydaje, że no jak gdyby, zobaczcie, mam 18 tysięcy litrów. Ciekawe właśnie to, jak to będzie liczone. Czy to będzie na kilogramy przeliczało teraz? No nie wiem. A tu jest dosyć duża część pola, już jest skoszona. Mi się wydaje, że jest gdzieś około 2,5 hektara już teraz skoszone. Pamiętajcie, tamte pole ma 5 hektarów. I tutaj zaraz zobaczymy, bo to jest, uwaga, kot łazi. Ciekawe, czy jakbym wpadł na kota, to też będzie mi się ciągnik rozwalił. to nie wiem do końca, ale zaraz zobaczymy. Tutaj wysypiemy sobie. Stój, powolutku. Ale już fajnie jest tutaj takie czucie, jak ciężko się jeździć tym ciągnikiem, nie? Pod obciążeniem, cyk. Dobra, ruszaj. Ciekawe, czy mógłbym spiąć dwie przyczepy na przykład. O, to by było fajne. Dobra, i teraz tu jest dokładnie okej. Okay. Czyli 12 ton praktycznie mam, nie? I tyle litrów będzie. Świetnie, to będziemy sobie to przeliczali. Zaraz zobaczymy, bo już zmieniłem ceny. Ceny są teraz na poziomie średnim, jak gdyby. Nie niskim, nie realistycznym, tylko średnim. Zaraz zobacz. Dobra, start. Niech to się sypie. O, no i wreszcie naprawili. To mi się podoba. No i widzicie, powoli. Anton ponarzeka, powkurza się, że takie rzeczy nie są ogarnięte, aż wreszcie ktoś to zrobi. I wreszcie będę mógł sobie zobaczyć, jak tutaj się zboże sypie. Do pierwszego zbiornika, tak? Jeszcze nie wybrałem tego chyba. Kurczę, jeszcze chyba nie wysypię. Aha, bo tam się jeszcze nie widzę, że nic nie włączyło. Ja dobrze to wysypałem? Czy tutaj nie trzeba teraz włączyć tą dmuchawę? Że tylko wysypuję do kosza zasypowego, a to trzeba jeszcze to włączyć jakoś osobno? Tylko nie mów mi, że ja to wysypałem na ziemię. O kurczę, poczekajcie. Gdzie ja to wysypałem? Panika w oczach. Zbiornik. Gdzie to jest? To powinno być u góry. Tak, jest zbiornik numer 1. Tylko, że tam nie pokazuje się. Ale to jest 85 dopiero? Aha, może to jakoś powoli będzie się przysypywało? Kurczę, nie wiem. A nie, to chyba jest... Ta animacja się zatrzymała, jak ja wyszedłem. No myślałem, że to naprawione jest. Zobaczcie. Nic tu się nie wysypało, widzicie? Tylko jest animacja, a to się zatrzymało. Dobra, to czyli cały czas trzeba być. Szkoda, bo myślałem, że to można sobie tam pójść, zobaczyć, jak się tam sypie. Bo to się sypie, teraz powinno się, kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Nie, kamera mi tam nie pokazuje. Ale to powinno się sypać do boksu. Jednego z tych boksów. Kurczę, szkoda. No może to... Nie wiem, do czego to jest taki dla nich problem. To nie jest od ustawień. Dobra, zobaczymy sobie w zbiornikach, ile to jest. Zobaczcie, to jeszcze jest przysypywane, jak gdyby, widzicie? To jest tutaj. Dobra, to można sobie wyjść i teraz... A, już chyba czaję bazę, o co chodzi. Tutaj cały czas jest jak gdyby zboże. I teraz jest dopiero przepychane, tak? Muchawą, tak?
To jest? A, dobra, jest. Tylko, że szkoda, że nie ma animacji, tylko widać, że tutaj tak leży, jak gdyby. Przed chwilą. One widać nawet, że rośnie. Nie wiem, czy to widać. Widać. Ja widzę, że to powoli tak się zwiększa ten powierzchnia tego zboża tutaj. 10 takich zbiorników. No, to jest trochę do zapełnienia, ale z drugiej strony, taki jeden zbiornik. Jakbym miał tutaj wszystkie pola, to powiem wam, że nie wystarczy mi tego miejsca na te zboże. Zaraz zobaczymy sobie, ile to jest jeszcze raz w tych zbiornikach. No już 30%. Jedna przyczepa to będzie 45 tysięcy litrów. To nie jest dużo, to może ja z tego, nie no, z tego pola to aż tyle chyba nie zbiorę, nie? 45 tysięcy, myślicie z 5 hektarów bym wziął tyle? Dużo by było. Nie wydaje mi się, że aż tak dużo będę mógł. Niekoniecznie. Dobra, lecę, jedź na pole numer 3. W sumie fajnie, podoba mi się ta, jak gdyby, to są tutaj podpowiedzi. Je można chyba wyłączyć w tym sensie, zaraz zobaczymy. Że jak wezmę sobie, wcisnę to, no to ich nie ma, tak? I po prostu teraz jestem już całkowicie tylko na siebie, tylko mi będą cały czas na mapie wyskakiwały punkty, do których w tym momencie powinienem podjechać. Zobaczcie, tam się świeci i tam ten punkt zaznaczony i 0,50, tam 2 kilometra. To jest takie pomoc w nawigacji, gdzie jest. A ciekawe, czy to można by wyłączyć również, zaraz zobaczę. Ja mogę sobie to wyłączyć, na przykład ten punkt. A nie, cały czas będzie mi pokazywało jednak. Dobra. No ale wiecie, to można sobie po prostu odznaczyć i on nie będzie pokazywał mi tam, nie? I bardziej. Chociaż automat cały czas jak gdyby nawiguje, nie? No to w sumie jest okej. Okay. Bo w trybie automatycznym, jak uderzycie w coś, to nie ma zniszczeń. To też w sumie fajnie. Wcisnąć sobie na przykład automat i jechać teraz, nie? I on się ładuje przed te auto, nawet jak te auto przyrżnie. To wtedy się chyba to nie liczy. Jak on w drzewo gdzieś wjedzie w trybie automatycznym, to nie ma zniszczeń, nie? Dobra, ale to nie podjadę pod tą górkę. Ja w ogóle włączyłem ten przedni napęd, bo widzę, że teraz się chyba wyłączył. Automatycznie się wyłączył? Czy ja go wyłączyłem? Dobra. Zobaczcie, jak powoli teraz podjeżdżam. Tą górę. Tu jest jedna góra. Dlatego ja zawsze pod tą górę to się rozpędzam. Dlatego jak gdyby chcę no na pewnym gazie przejechać przez tą drogę, nie? Bo później jest ta góra jest duża. Zobacz, jak ona jest duża, nie? I tutaj jednak trochę czasu zajmuje. Z pełną przyczepą to ciężko byłoby. A tu jest droga, chyba najkrótsza droga do BGA, szczerze mówiąc, z mojego gospodarstwa. Tak mi się wydaje, tak więc. No, jak będzie trzeba coś kiedyś ciężkiego wieźć, to pod tą górę trochę będzie. Zastanawiam się, jak to będzie zimową porą. Czy śnieg leży? Wiem, że jest zima, tylko że zimową porą, jak ja tutaj sobie to zrobiłem. Czekajcie, wyłączę sobie automat. O. To jak zimową porą, jak tutaj jeździłem, to nie było śniegu. Akurat była taka zima bezśnieżna. Dobra, trzeba już podjechać do kombajnu, widzę, że już od razu jest podświetlone. Bo jednak tam troszeczkę przybarłożyłem. Jedną przyczepę mam już wywiezioną. Tutaj, no, czy ja wiem, połowa pola, no, 2,5 hektara już jest skoszone, tak mi się wydaje. No, ja wiem, może nawet więcej niż połowa, bo trzeba pamiętać, że tutaj było objechane 2 razy dookoła. No to też jest dużo. Dobra, podjeżdżamy sobie. Podoba mi się ten system podpowiedzi cały czas, że jak gdyby automat ci cały czas podpowiada, że o, teraz w locie lecimy. Podpowiada ci, że Anton, podjedź tam, nie? Zaznaczy ci to miejsce. On cały czas chyba ma włączone koguty, tak mi się wydaje. Fajnie by było, gdyby jakiś tam poziom był. Dobra. Chyba do samego końca nie dojeżdża, tylko się zatrzymuje. Dobra. Ja podjadę. Wysypujemy to. No i w sumie teraz będzie fajnie, bo ja będę praktycznie wtedy na samym początku to czekałem, nie? Jakby były tutaj dwa kombajny, były wypożyczone, to też się bym zastanawiał. Zastanawiam się, jakby to było. Ale czy ja wiem, czy aż potrzebne są dwa kombajny? No nie, no chyba nie. Tutaj nie ma aż tak dużych pól, żeby aż dwa kombajny były potrzebne. Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że może być taka sytuacja, że ta pogoda może być taka, wiecie sobie, słabawa,
Chociaż nie, przejrzałem teraz pogodę. Sierpień i wrzesień idealne są. Po prostu o miesiąc posiałem za wcześnie. W następnym roku będę wiedział i będę siał w takim terminie. Ciekawe, jak ja tutaj oziminy obcieję. Właśnie, może jarę tylko. Właśnie, będę musiał pomyśleć. Znaczy, eksperymentalnie sobie obsieję oziminami, nie te pole. Te pole nie obsieję oziminami. Czekajcie, obsieję sobie 17. Tutaj. Tak eksperymentalnie. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Pod warunkiem, że to kierowca tutaj prowadzi ten kombajn, nie ja. Może w następnym roku już się odważę i ja będę sam mucił. Zobaczymy. Na razie trochę powiem wam, że się cykam, nie? Nie chciałem tutaj zmarnować szansy. Trochę myślałem, że też te pole będzie tutaj grząskie. Tak się obawiałem trochę. Zobaczymy. Dobra, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. W następnym odcinku co będziemy robili? Pewnie będziemy prasowali słomę. No i nie wiem co dalej co z tym sianem zrobić, bo tu się jeszcze siano nie zrobiło. Zobaczymy. Może dzisiaj bym jeszcze za chwilę prasę wynajął? Nie, za dużo w jednym momencie. Za dużo rzeczy. Dobra, na razie. Pozdrawiam.